Dobra, obejrzmy to, co widz wysłał. Najwyżej ban. If you've been watching YouTube as long as I have, then you may have reached a part of the site that many call the dark side of YouTube. Many of us think that we've truly seen the dark side of YouTube just because we've seen videos like Don't Hug Me, I'm Scared or Blank Room Soup. But in reality, most of these videos are pretty mainstream. I even have 3 videos on my channel covering tons of these types of disturbing media. Ty, ale tu chyba nic nie będzie, nie? However, what many people don't realize is that there is a completely different side of YouTube that can be accessed just by typing in one single character into the YouTube search bar. If you go onto YouTube right now and type in one single period, just all by itself, you will be shocked to see tons of weird suggestions. Okay. Pop up, with all of them making no logical sense, some containing very different languages, random characters, and... Dziękuję, Czarek, za 4 miesiące. Numerous amount. Nie działa? Czekajcie, bo to może działa na głównej YouTube'a. Nie mam tego. Jak inne rzeczy wpisuję, to sam. So periods and emojis. Clicking on any of these suggestions will bring up a plethora of videos ranging from random shit posts to just completely disturbing media. And when I say disturbing, I mean you can find videos like this one. This weird Slenderman looking creature just wanders around while she sleeps, and then the video abruptly ends. Other videos play very creepy animations, and some are very similar to the types of videos you might find when you are on the ElsaGate side of YouTube, which, if you don't know, is an entirely different side of YouTube that... Ty czekaj, no serio, mogę bana tu dostać? Tu nic nie będzie, prawda? No nie mam nic. ...can be accessed by typing in different types of emojis into the search bar. Now keep in mind, when you type in period and click on any of these suggestions, most of the videos will have clickbait thumbnails like this, but will usually just play either a shitpost meme of some sort, or just play a different video entirely than what's shown in the thumbnail. Some of the videos I've come across I had already seen because of an Icebreak video I did a few months back, so seeing them here wasn't any big surprise. But aside from seeing shitposts and random disturbing videos that are well known, some have claimed to have seen actual live murders or other disturbing imagery on this side of YouTube. And the real kicker here is that it might be true. You see, the reason these types of videos exist is because of one major flaw in the YouTube algorithm. If you were to go into the YouTube search bar yourself and type in any keyword, you're going to expect to see videos related to your keywords. For example, if I typed in 3 random words like clown, pumpkin, SpongeBob, I expect to see a bunch of videos related to those 3 keywords, and YouTube actually does a really good job of only showing you videos that are relevant to what you searched. I mean, as you can see here, these are pretty relevant to what I typed into the search bar. YouTube has also been infamously known to content ID, copyright strike, and automatically flag people's videos. Now, the way that it does this is by analyzing your tags, thumbnail, and title. This is where the period trick comes into play. People have found that if you simply type in these random characters and emojis, oni banują Rafonie X, a takie rzeczy są dostępne. No, nie mają nad tym kontroli, wiesz. Oni jakby ci, co są duzi w internecie i znani, no to łatwiej im takiego usunąć niż jakieś losowe rzeczy, gdzie nawet pewnie nie mogą nie wiedzieć, że to jest na ich platformie, bo tak dużo rzeczy jest. It passes the YouTube's auto-check system, leaving you with these clickbait thumbnails and videos that are put out to rack up quick and easy views. The scariest part of all of this is that if you were to actually find a video showcasing any type of murder or mutilation, you would have to manually report that video and hope that someone at YouTube actually takes a look at it. Since these videos require manual review, most of them avoid being age-restricted and also avoid any type of shadow ban on the site. This gets a bit deeper when you realize that the period in the search bar trick has been around on YouTube for seemingly a few years. You can find videos that date all the way back. Na telefonie. Widzicie, są te znaczki. 3 kropki wpisałem.
To jest dziwne, że na kompy mi to nie działa. To 2019 that have this same weird naming convention. Another concern that I haven't seen expressed at all when discussing this topic is the off chance that children might watch these types of videos. Imagine you give your 3-year-old an iPad with YouTube open. Most children. Ale to jest właśnie creepy, no. Czemu dziecku 3-letniemu dawać tableta z YouTube'em? Przecież już w tych czasach każdy wie, że na YouTube są takie rzeczy. No chyba tylko rodzice, którzy zrobili dziecko przypadkiem i mają je totalnie w dupie. Nic nie wiedzą o tym świecie. Nawet nie wiedzą, że na YouTube jest takie gówno. Nie wiem, no. Nie powinno czegoś takiego być. Że dziecku wpieprzasz tego tableta, no to już lepiej dziecku dać jakieś bajki sprawdzone puścić. Wiesz, o co chodzi. Wiesz, Kapitan Bomba i tak dalej, 3-letniemu dziecku, a nie na YouTube takie rzeczy. Children are going to start clicking on the search bar and typing in random keys. In the off chance that they actually type in some emojis into the search bar and hit enter, they will be quickly subjected to this type of content. Jak już chcesz dziecko patusić, no to sprawdzonymi bajkami, a nie jak świnka, co jest w normalnych bajkach w pieprza starego. Start watching videos on YouTube. They typically have autoplay on, so not only will they watch just one single video on this, but they will continue watching those types of videos until a parent sees what's playing on their tablet, or until the child somehow clicks on a different type of video. But seeing as clicking on any one of these will start recommending more. Ja to pokażę Króla Szamonów, Ludwiczka, Galactic Football. No tak, no to są rzeczy. Ty czemu rodzic nie może przysiąść, zrobić playlistę filmów, skoro to dziecko i tak nie zmienia tych filmów. Wpieprzyć tam bajki, które samemu oglądało, żeby dziecko wyrosło na prawdziwego boomera. A nie puszczać, jak wiesz, Adolf H. tańczy z Elzą. Nie mogę. It becomes very apparent just how easy it is for a child to get stuck on this side of YouTube. I believe the worst... Na playlistę jeszcze speedrun z Gotika z Partiet X-a? No. To mi się podoba. Part of this entire thing dziecku puszczasz te Far Cry'a jedynkę, to wykituje. Has been on YouTube for a few years now. In fact, when doing my own digging into this concept, I found tons no of nie działa mi to, Adamczyk, pisywałem. That leads me to believe that this entire section of YouTube is a lot bigger than we are led to believe. Just ten Adolf tańczył z Elzą, dlatego tu jestem EZ. Dzięki bardzo, to coś w tym jest. Simply adding more periods into the search bar and hitting enter, you will get a completely different set of videos with even more cursed and disturbing imagery. I even got far enough into the rabbit hole of this entire thing that I began finding videos of fatal car crashes, terrorism, and basically stuff that would be a lot more suitable for websites like LiveLeak or Run the Gauntlet. People have taken to Reddit to express their concerns, but most explain that it's simply used as a way to bypass any type of filtering. Enter, some have even gone as far as to say that it's easier to hide these... Ale już to robiłem, nic nie wyskakuje. Nie, teraz wyskoczyły jakieś rzeczy. Zobacz, mogę pokazać to? Tam. Takie coś. Człowiek pięść. Types of videos on YouTube than it is to hide them on the dark web. The reasoning behind this is that the videos can only be... Rodzice Kiga Boomerzy nie oglądają bajek? No mają w dupie na pewno. No masakra to jest, serio. Ciekawi mnie, jak bardzo niszczy łeb coś takiego. Że dziecko w 3-letnie ogląda takie creepy rzeczy. To naprawdę ma duży wpływ na dziecko? Czy tak jest, że nawet nie wie co ogląda i żadnego? ...be removed once enough viewers find it and manually report it. Leaving an endless sea of unsettling content. Zobacz I hope swoim. That this video helped to shed some light on this subject because this entire thing was completely ja new to me and was lat, brought up during mówiłem, one of my live streams. I genuinely had no clue that this dać. Was a thing on YouTube and ukrywałem here you can see my wami. Initial reaction. Put a period in the... Czekaj, czekaj, bo ja się boję, co tu wyskoczy tym ludziom. Patrz, jemu działa! U mnie to usunęli. Ale u mnie wyłączyli łapki. It blows my mind that stuff like this is allowed on YouTube at all,
as it reminds me of even crazier incidents like the Dreamer Heaven incident that got uploaded to YouTube. To nie jest śmieszne, moja 8-letnia siostra oglądała ze mną speedrun z Gothica. To mi się podoba i to jest to. Dlatego ja tak staram się bardzo ładnym językiem mówić u siebie na streamach i dbam o takie rzeczy. Bo ja wiem, że ludzie różnie oglądają, tak? Także staram się i ważę słowa dla widza. Jak miałem 6 lat, obejrzałem horror lustra czy coś takiego? No wiem, co to jest. Potem bałem się luster. Nie, no ja też jak byłem mały, to oglądałem takie filmy w sumie jak Terminator, Predator i jakieś horrory. Ale ja horrorów nigdy nie lubiłem, to tak. That's a video for another day. Ale nie 6 now, lat. I know most of you więcej. Watching will more than likely try searching this for yourself, and I want to urge you not to search this unless you truly nie, believe you can stomach nie, these types czemu. Of graphic and disturbing imagery. While proste doing your jakoś. Own digging, you may find some nie. YouTube classics like SuicideMouse.avi nie and I Feel Fantastic, czuję. Or you might end up witnessing filmy. Something far more sinister. Jego 8-letnia siostra mówi co drugie słowo kurde w dupę, przez to, że to ogląda. W Brazylii był 16-letni gość, miał kolegę, który miał 12 lat i ten 12-latek nie dał mu płyty Diablo i 16-latek go... Co ty piszesz, Adamczyk? Ja pierdzielę w dupę. Ale co ty im wysyłasz? Ja mogę puścić takie rzeczy, Mario? Dobranoc, Gierczak. Mojej siostrze włączyłem twój kanał i teraz się boisz Żydów? Czemu? Właśnie powinna się cieszyć nimi. Nie no, Sadurka, nie powiem. Ale Mario! Czy ja to mogę puścić? Bo ty mi tam jest napisane hard. Dzięki bardzo, Lireol. Kolejny miesiąc Prime'a. Zobacz kanał na Ethereally 3D. Ale to specjalnie takie dziwne rzeczy. Boże. Ta muzyka już nigdy się nie będzie kojarzyć z tą bajką już. To z memami. Aha, ona jest specjalnie tak chyba. To żeby się o prawa autorskie nie przypiły przy linie. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę